Cześć YouTubie, pełen ruchomych statystyk. Nieważne kim jestem, i tak nie mam tożsamości. Dzień w dzień pokazuję wam, jak dobrze bawić się w tej samej grze, mimo że wszyscy wiemy to już od dawna. Jestem tak mało kreatywną osobą, że nawet nie chce mi się chociaż udawać, że daje mi ona sporo radości. Problem nie stoi po stronie gry, która jest czystą zajebistością, lecz całą gromadą twórców, którzy tworzenie porównują do wgapiania się w pasek przesyłania czy rozpisywaniem kolejnych masowych harmonogramów. Ich czas kiedyś minie i szybko ludzie o nich zapomną, gdyż gdy nadejdzie czas, że przyjdzie stanąć twarzą w twarz ze swoimi fanami, to o czym oni będą z nimi rozmawiać? Wielu z nich śmieje się ze swoich młodych widzów, lecz oni sami nie są lepsi. Dalej idźmy karmić ich nieemocjonalną papką. To z pewnością w przyszłości będziemy mieli na co narzekać. My, generowani przez popyt twórcy. No więc, jaka jest metoda na YouTube'ową bezpłodność? Może przypomnieć sobie te uczucie, gdy gry sprawiały przyjemność. To wszystko. Przypomnieć sobie, po co właściwie się kupuje. A jeśli koniecznie chce się za wszelką cenę stworzyć internetową telewizję o grach, to chociaż próbować dodać w niej coś od siebie. Nie każdy dobrze się bawi na twoich filmach. Zarazem twórca, jak i widz. Powodzenia i liczę na was, by na przykład taka osoba jak ja nie musiała się za was wstydzić.